Dzień dobry, witam Państwa. Zanim przejdę do omówienia tego, co w tym tygodniu ukazało się w dziennikach ustaw, kilka słów wyjaśnienia na początek. Otóż obiecywałem, że w tym tygodniu opublikuję film dotyczący zmian w ustawach podatkowych, które opublikowane były ponad tydzień temu w dzienniku ustaw. I rzeczywiście starałem się to zrobić, natomiast okazało się, że te przepisy są na tyle obszerne i na tyle dużo jest tych zmian, że wymagają nieco dłuższej analizy niż przewidywałem, niż przygotowałem na to czasu, więc po prostu tamten film jeszcze nie jest gotowy, natomiast wkrótce gotowy będzie, oczywiście opublikuję go, bo podatki są dziedziną, którą lubię, którą się interesuję. Może nie lubię podatków, nikt z nas podatków nie lubi, natomiast z prawnego punktu widzenia lubię się nimi zajmować. Myślę, że to będzie trafniejsze ujęcie. Oczywiście film ten będzie przygotowany i myślę, że to już kwestia naprawdę tym razem kilku dni. W tym tygodniu w dziennikach ustaw opublikowano dwie ustawy, 31 rozporządzeń, 18 obwieszczeń o tekstach jednolitych ustaw i rozporządzeń, dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego oraz dwa oświadczenia w sprawie mocy obowiązującej umów międzynarodowych. Łącznie 55 pozycji, czyli całkiem sporo w porównaniu do poprzednich tygodni. Na samym początku zacznę o tych dwóch wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. Otóż pierwsza sprawa toczyła się ze względu na to, że Sąd Rejonowy w Zielonej Górze skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie ustawy o kosztach komorniczych. Tutaj sprawa dotyczyła zmiany w przepisach, która określała, iż przepisy nowe będą stosowane już do spraw wszczętych wcześniej, przed wejściem w życie tamtej ustawy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że taki zapis jest niekonstytucyjny, powoduje działanie prawa wstecz i jako taki obowiązywać nie powinien. Drugi wyrok dotyczył kwestii też procesowej, też postępowania, natomiast chodziło o opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. I tutaj pewna spółka z kolei zwróciła się do Trybunału o to, żeby orzekł, czy przepis ten jest konstytucyjny w zakresie, w jakim ustala stałą opłatę, niezależnie od wartości tego przetargu, od wartości skargi. I Trybunał orzekł tutaj, że w sytuacjach, kiedy opłata jest ta zbyt wysoka dla danej strony, jest nierealna, niemożliwa do wniesienia, to tak naprawdę zamyka drogę do postępowania sądowego i tak interpretowana być nie powinna, nie może być uznana za zgodną z konstytucją, bo konstytucja zapewnia każdemu prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie. Jeżeli chodzi o te umowy międzynarodowe, jest taka konwencja wielostronna, MLI w skrócie, to jest, dotyczy właśnie podatków. I tutaj poszczególne państwa mogą składać oświadczenie o tym, że chcą, żeby w stosunkach między nimi właśnie przepisy tej konwencji też obowiązywały. I tutaj dwa takie oświadczenia rządu naszego dotyczące Republiki Albanii oraz Jordańskiego Królestwa Haszymickiego. Taka jest pełna nazwa państwa, które my powszechnie nazywamy Jordanią. Także tutaj zmienił się sposób rozliczania podatków osób pracujących w tych dwóch państwach. Tradycyjnie na początku tych zmian w rozporządzeniach powiemy parę słów o tym, co chyba jest najbardziej aktualne, czyli zmianach związanych z epidemią. Przede wszystkim określono, kto będzie mógł wykonywać szczepienia na COVID, to jest rozporządzenie ministra zdrowia. Są to osoby mające prawo do wykonywania zawodu lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika medycznego oraz higienistki szkolne posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania szczepień. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. O ile mowa jest o osobach mających prawo wykonywania pewnych zawodów, lekarza, pielęgniarki itd., tych, które wymieniałem na początku, czyli to są osoby, które takie uprawnienia mają, niekoniecznie te zawody faktycznie wykonują. Natomiast jeżeli chodzi o ratowników medycznych, no to już muszą być to osoby, które ten zawód wykonują faktycznie. Tak wynika z rozporządzenia.
Są właśnie dwie kategorie, w dwóch punktach oddzielnych te osoby zostały wskazane, więc tak by należało te przepisy interpretować. Niemal co tydzień mówię też o tym, że powstał jakiś tam nowe stanowisko pełnomocnika rządu do określonych spraw. Tym razem powołano takiego rzecznika do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. I właśnie, czym będzie się zajmował ten pełnomocnik rządu? Ma dokonać analizy przepisów obowiązujących dotyczących szczepień i chorób zakaźnych oraz przygotować propozycje zmian tych przepisów. Powiem szczerze, dla mnie sytuacja jest o tyle zastanawiająca, że przecież Ministerstwo Zdrowia ma swoje służby prawne, ma zatrudnioną całą rzeszę prawników. Sami przecież urzędnicy czy pracownicy ministerstwa czy minister powinni znać to prawo. Czy dodatkowa analiza jest potrzebna, czy naprawdę takie stanowisko, taki biurokratyczny pełnomocnik, który ma się zajmować analizą przepisów, jest potrzebny? I druga rzecz, propozycja zmian w tych przepisach. Ale w jakim kierunku? Czy przepisy dotyczące szczepień ochronnych są w Polsce złe, nieprecyzyjne czy nieszczelne? Wydaje się, że nie, że te przepisy są bardzo rygorystyczne. W związku z tym pytanie, czym miałby się tak naprawdę taki rzecznik zajmować i jaki kierunek zmian zostanie mu wytyczony? To są pytania na razie bez odpowiedzi, natomiast myślę, że warto się tej sprawie też przyglądać. Bardzo zbliżone do tych covidowych przepisów jest też to, że minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, które otrzymały nieodpłatne świadczenia w postaci szczepień na grypę. Brzmi może nieco skomplikowanie, ale sprawa jest bardzo prosta. Otóż według naszego prawa podatkowego, kiedy na przykład pracodawca sfinansuje takie szczepienia dla swoich pracowników, to wartość tych szczepień powinna być wskazana w deklaracji PIT, a później doliczona do podstawy opodatkowania, czyli na przykład jak szczepionka kosztuje, nie wiem, tam strzelam 200 zł, no to od tych 200 zł należałoby je potraktować jako dochód pracownika, tą wartość szczepionki, i zapłacić podatek. Minister finansów ma prawo zaniechać poboru podatków w niektórych sytuacjach, no i właśnie taką decyzję podjął. Więc podatków od tych otrzymanych darmowych szczepień na grypę nikt nie będzie płacił. Podobno nie też potraktowano nagrody za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt. Musiałem to przeczytać, bo jak widzicie Państwo, nazwa tej nagrody jest bardzo długa, nie chciałem się pomylić, więc w dwóch przypadkach jest zaniechany pobór podatków. A skoro już o podatkach mowa, to też warto wspomnieć o tym, że został obniżony VAT na komputery, drukarki i tym podobne rzeczy, natomiast tylko w przypadku dostawy ich do szkół, placówek oświatowych, czyli tych, którzy działają, edukacja zdalna, wymuszona sytuacją, i wtedy VAT do tych dostaw nie będzie doliczany, bo ta obniżona stawka ma wynosić 0%. Ale są też zmiana w podatkach dotycząca norm szacunkowych dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. I już mówię też, o co chodzi. W podatku dochodowym jest tak, że generalnie rozliczamy się na podstawie faktycznie uzyskanego dochodu. Natomiast niektórzy rolnicy zwolnieni są z prowadzenia ksiąg podatkowych, nie muszą tego dokładnie rozliczać. I wtedy na podstawie tego właśnie rozporządzenia są takie tabele określające poszczególne rodzaje działalności rolniczej i w nich przyjęty, nie wiem, czy uśredniony, czy przewidywany dochód, i na tej podstawie obliczany jest ich podatek PIT, czyli ten dochodowy od osób fizycznych. I tutaj nowe tabele na nowy rok i powiem szczerze, zaskoczyłem się skalą podwyżek, bo to jest taka ukryta podwyżka podatków tak naprawdę. To znaczy, mamy sytuację, w której ten przewidywany dochód na przykład dla roślin ozdobnych wyniósł prawie 10% więcej niż w roku poprzednim, a więc od tej kwoty większej każdy, kto taką produkcję prowadzi, zapłaci podatek. Ale to jest
Nic, bo na przykład dla krów chowanych poza gospodarstwem rolnym to ponad 13% ten wzrost. Zdecydowanie przekracza przewidywaną inflację, więc jest to taka ukryta podwyżka podatków, w których de facto stawki zostaną niezmieniane, natomiast ta podstawa już mocno wzrośnie, od której ten podatek będzie obliczany. Skoro już jestem przy sprawach rolników, też płynnie przejdziemy od tego podatku do tych spraw rolniczych. Zauważyliście Państwo, że w każdym niemal odcinku kilka słów poświęcam właśnie zmianom prawa związanym z rolnictwem, bo jest to dziedzina tak mocno regulowana, tak wiele przepisów dotyczących rolnictwa, że co tydzień zmienia się kilka tych rozporządzeń. Tutaj zmieniono między innymi ustawę o paszach. Zmiana bardzo drobna, dotyczy tak naprawdę tylko jednego przepisu. Miało być tak, że od 1 stycznia 2021 roku zabronione będzie wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie w żywieniu zwierząt pasz genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Przesunięto wejście w życie tego przepisu o 2 lata, także jeszcze w 2021 i 2022 roku będzie można tymi modyfikowanymi genetycznie roślinami karmić zwierzęta rolnicze. Wydano też rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się, i uwaga, tu nazwa choroby, agrofaga, psylostica, citricarpa, mac alpine, van der A. Jak przyznacie Państwo, nazwa tej choroby bardzo długa, rozporządzenie to stanowi po prostu wyraz w implementacji prawa unijnego decyzji Komisji Europejskiej z maja 2016 roku, więc po ponad 4,5 roku jest to implementowane, więc warto zwrócić na te dwie rzeczy uwagę, bo dość dużo naszych przepisów, które są wprowadzane w Polsce, stanowi właśnie implementację przepisów unijnych oraz to, że te przepisy unijne wprowadzane są z dużym, nie wiem, czy opóźnieniem, czy też z dużym odstępem czasowym byłoby lepszym słowem, bo podejrzewam, że komisja pozwoliła po prostu na wprowadzenie tych przepisów do końca 2020 roku. Wydaje się więc, że choroba chyba nie jest zbyt groźna, skoro 3,5 roku czekamy na wprowadzenie tych przepisów ograniczających jej rozprzestrzenianie. W obszarze rolnictwa wprowadzono też drobne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym tytoniu, a konkretnie kwestii płatności do upraw tytoniu. Minister rolnictwa też wydał rozporządzenie dotyczące oznaczeń na opakowaniach drewnianych oraz czasu poddawania tych opakowań drewnianych obróbce cieplnej, co w tym rozporządzeniu wyczytamy między innymi, że oznaczenia na opakowaniach drewnianych może stawiać osoba, która ma przynajmniej roczny staż pracy oraz też w jaki czas powinny być poddawane obróbce cieplnej w temperaturze 56 stopni, co najmniej 24 godziny, takie opakowania drewniane, które później gdzieś pójdą do użytku. Natomiast zastanawia mnie jedno, czy naprawdę osoba, która pracuje poniżej roku w danym przedsiębiorstwie, nie umie przedstawić przysłowiowego stempla na opakowanie, żeby oznaczyć, z czego ono jest zrobione. No wydaje się, że znowu państwo, przepisy, władze publiczne wkraczają bardzo daleko, ingerują w to, jak dany przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. Moim zdaniem wręcz absurdalnie daleko. To chyba nie jest dobry kierunek, raczej należy postawić na więcej wolności gospodarczej, więcej swobody. Ale mówię o tym dlatego właśnie, żeby państwo zobaczyli, że przepisy prawne regulują niemal każdą dziedzinę naszego życia. Zmienił też minister rolnictwa pewne sposoby organizacji i działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydaje mi się, że takie zmiany miały też miejsce miesiąc temu czy półtora. Mówiłem o tym chyba w jednym z odcinków, z jednym z pierwszych, jakie zacząłem nagrywać, więc jak widzicie Państwo, dość dużo tych zmian też wewnątrz organizacyjnych. Jeżeli zmierzam już do końca, zmianie uległo też rozporządzenie dotyczące Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej.
Te zmiany, dwie tak naprawdę. Skrócenie terminów wskazywania kandydatów do tej rady. Dotychczas minister miał wskazywać miesiąc przed końcem kadencji nowych kandydatów. Teraz ten termin skrócono do tygodnia. Zjazd muzeów rejestrowanych miał wskazywać 3 miesiące przed końcem kadencji swoich kandydatów. Teraz ten termin skrócono do 2 tygodni. Także radykalne zmiany. Oczywiście przy okazji zmiany rozporządzenia wprowadzono zapisy pozwalające na obrady zdalne tych organów. Zmienił się też limit świadczeń rzeczowych na rzecz obrony państwa. I tu ciekawe, jeżeli chodzi o nieruchomości, pozostało to 400 sztuk na ten rok, natomiast wzrosła liczba samochodów. I to dość radykalnie. W zeszłym roku, w tym roku, w zasadzie w 2020, on się przecież jeszcze nie skończył, tych samochodów wskazano limit 570, na rok 2021 681. Zwiększył się też limit przyczep ze 126 na 130, natomiast zmniejszył się ten limit maszyn z 30 na 14, a więc o ponad połowę. Z pozostałych rozporządzeń, których omawiać nie będę, tylko krótko o nich wspomnę, wzrosną dodatki dla nauczycieli delegowanych do pracy za granicą, niezbyt wiele, o kilka procent. Określono dane, które mają być zawarte w upomnieniu, to dotyczy jakichś tam zaległości podatkowych, utworzono numer telefonicznej informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, to będzie numer 989. Zmieniono obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód. Określono sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Opublikowano też rozporządzenie w sprawie zasad przydziału uprawnionym pracownikom liczby akcji przy komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Ostatnią rzeczą, o której chciałem jeszcze wspomnieć, podniesiono składkę, jaką ubezpieczyciele płacą na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń. To o 2000% wzrasta ta składka, jeżeli dobrze zapamiętałem. Także zmiana naprawdę niewielka. Tyle w tym tygodniu. Tak jak mówiłem na początku, bardzo będę się starał, żeby ten film dotyczący zmian w podatkach opublikować już na początku tego tygodnia. Myślę, że jestem w stanie dokonać tej analizy, skończyć ją. I za tydzień widzimy się w kolejnym przeglądzie z Dziennika Ustaw, w przeglądzie prawnym. Zobaczymy, co zmieni się w tym tygodniu. Zapraszam wszystkich do oglądania kolejnych odcinków, do obserwowania mojej strony. Tam będą te filmy prawne. Może niedługo ruszymy z jakimiś innymi projektami. Pomysły są, więc może, jeżeli czas pozwoli i możliwości techniczne, tych filmów zacznie pojawiać się też więcej. Życzę wszystkim dobrego, spokojnego weekendu. Tym, którzy jeszcze pracują dzisiaj, to żeby mieli czas jutro na odpoczynek, na spokojną niedzielę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.